Spójrzmy na kolejny przykład. Tutaj, jeżeli chodzi o ten pierwszy nawias, to mamy go zapisane dlatego, ponieważ przed nawiasem znajduje się piątka, czyli wszystkie wyrazy w tym nawiasie mnożymy przez 5, czyli 5 razy x to 5x, 5 razy 1 to będzie 5. Tutaj należy cały nawias pomnożyć przez 7, czyli 7 razy x to 7x, 7 razy minus 1 to minus 7. No, natomiast ten nawias mnożymy przez, uwaga, minus 3. Tutaj mamy liczbę ujemną, czyli minus 3 razy x kwadrat to minus 3x kwadrat. Minus 3 razy x to minus 3x. No i teraz redukcja wyrazów podobnych, czyli najpierw x. Mamy tak, 5 plus 7 to 12. 12 odjąć 3 to będzie 9. Teraz mamy liczby, czyli piątka, no i siódemka, minus siódemka właściwie, czyli 5 odjąć 7 to minus 2. No i jeszcze nam pozostało odjąć 3x kwadrat. Fajnie byłoby to uporządkować, czyli od potęgi najwyższej. Czyli najpierw zapiszmy minus 3x kwadrat, dodać, bo to jest wyraz dodatni, 9x i odjąć 2. No dobra, spójrzmy dalej. Tutaj cały nawias mnożymy przez 2, czyli 2 razy 3x kwadrat to 6x kwadrat. 2 razy minus 3 to minus 6. Tutaj przed nawiasem mamy tylko sam plus, ale tak naprawdę moglibyśmy sobie tutaj zapisać jedynkę. Przy czym mnożenie przez 1, 1 dodatnie, wyniku nam nie zmieni, więc tak naprawdę wystarczy pomnożyć przez siebie te dwa nawiasy. Czyli mamy tak, 2x razy 2 to będzie 4x, 2x razy minus x to minus 2x kwadrat, 1 razy 2 to będzie 2, 1 razy minus x to minus x. No i teraz redukcja wyrazów podobnych. 6x kwadrat odjąć 2x kwadrat to 4x kwadrat. Teraz x. 4x odjąć 1x. No to 4 odjąć 1 to będzie 3x. No i minus 6 plus 2 to minus 4. No i spójrzmy na kolejny przykład. Czyli tu także wykonamy sobie mnożenie całego nawiasu przez 7x, czyli 7x razy 1 siódma, no to 7 razy 1 siódma to 7 siódmych, czyli 1, a x razy x to x kwadrat, czyli mamy 1x kwadrat, czyli wystarczy zapisać x kwadrat. Teraz 7 razy minus 6 siódmych, możemy to sobie rozpisać nawet, czyli mamy 7 pierwszych razy 6 siódmych, skracamy, otrzymamy 6 pierwszych, czyli 6. Przy czym, no uwaga na znaki, liczba dodatnia razy ujemna da wynik ujemny. Czyli tu otrzymamy minus 6x. Spójrzmy tutaj. Pamiętajcie o tym, że mnożenie jest przemienne, bo oczywiście tutaj między minus 1 piątą a tym nawiasem mamy mnożenie. I pomiędzy tymi nawiasami również mamy mnożenie. Moim zdaniem najwygodniej będzie na razie minus 1 piątą przepisać, otworzyć nawias i najpierw wymnożyć przez siebie te dwa nawiasy. Czyli po kolei 5x razy x to 5x kwadrat, 5x razy minus 1 to minus 5x, 5 razy x to 5x i 5 razy minus 1 to minus 5. Następnie zredukujmy wyrazy podobne w nawiasie. No bo minus 5x dodać 5x to będzie 0, czyli nam zostanie 5x kwadrat odjąć 5. No i teraz mnożymy wszystkie wyrazy z tego nawiasu przez minus 1 piątą. Mamy tak, x kwadrat odjąć 6x minus 1 piąta razy 5 to minus 5 piątych, czyli minus 1 x kwadrat, czyli po prostu minus x kwadrat, minus 1 piąta razy minus 5, to wynik będzie na pewno dodatni. 1 piąta razy 5 to 5 piątych, czyli 1. No i jeszcze redukcja wyrazów podobnych. X kwadrat odjąć x kwadrat to 0, czyli nam pozostanie
minus 6x dodać 1. No i przykład ostatni. Mnożymy najpierw te dwa nawiasy przez siebie, czyli 5x razy 3x to 15x kwadrat. 5x razy minus 1 to minus 5x. Teraz przez minus 2. Minus 2 razy 3x to minus 6x. Minus 2 razy minus 1 to plus 2. Tutaj również najpierw pomnóżmy przez siebie nawiasy, czyli x razy 2x to 2x kwadrat, x razy 3 to 3x, minus 1 razy 2x to minus 2x, minus 1 razy 3 to minus 3. Mamy zatem 15x kwadrat. Te dwa wyrazy już można zredukować, czyli minus 5 odjąć 6 to minus 11x, dodać 2, odjąć 3, no i tu też mamy redukcję wyrazów podobnych, czyli zostanie nam 2x kwadrat, 3 odjąć 2 to 1, czyli mamy 1x, czyli po prostu x, odjąć 3. Teraz pomnóżmy cały nawias przez minus 3. Czyli odjąć 11x plus 2, minus 3 razy 2x kwadrat to minus 6x kwadrat, minus 3 razy x to minus 3x, minus 3 razy minus 3 to będzie plus 9. No i redukcja. 15x kwadrat odjąć 6x kwadrat to 9x kwadrat, minus 11x odjąć 3 to minus 14x, i 2 plus 9 to będzie 11.